Kolebka maronitów. Podróż dookoła Świętej Doliny Kadisza Gorge. Produkcja Michał Jacenty Schneider. Organizator pielgrzymki Marian Nowak. Lektor i przewodnik chóru Jadwiga Jaskulska. Przewodnik Kazimierz Gajowy. Śpiew Maja Gajowy. Doskonały fenicki kierowca Walid Goszen. Film z serii Liban, Ziemia Wierzących. Pielgrzymkowym autobusem udajemy się na objazd dookoła Kadisza Gorge, czyli po polsku Świętej Doliny, położonej w górach Libanu i oddalonej o około 100 km na północny wschód od Bejrutu. Dolina Święta jest znana pod innymi nazwami, jak Kadisza Gorge, Holy Valley czy Wadi Kadisza. W czasie podróży towarzyszyć będą nam piękne i ekscytujące widoki Świętej Doliny. Domy ludności rozrzucone są po stoczach gór i niekiedy przyklejone do stromych zboczy. Rozległa na początku dolina zwęża się i przechodzi w głęboki wąwóz, powoli wznoszący się ku amfiteatralnej górskiej scenerii w okolicy Psiari. Spoglądając w dół, dostrzeżemy nawet 500-metrowe przepastne klify, a patrząc wzwyż, wypiętrzającą się do ponad 1000 metrów koronę gór otaczającą dolinę. Na schemacie zarysowane są wydłużone klifowe ramy doliny oraz usytuowanie dwóch najważniejszych jej grot. Dolina ma 20 km długości i 2 do 3 km szerokości. Na jej dnie i zboczach rozlokowały się liczne klasztory, które na mapie oznaczono jeżowymi kulkami. Na środkowym tarasie usytuowanym pomiędzy dnem doliny a koroną górską, na wysokości od 900 do 1400 metrów nad poziomem morza, posadowione zostały maronickie miejscowości. Połączone są drogą górską, która w chwili obecnej staje się doskonałą i bezpieczną obwodnicą Świętej Doliny. Po drodze odwiedzimy letnią siedzibę patriarchy maronickiego w miejscowości Dimane, Bika Kafre, miejsce dzieciństwa i młodości świętego Szarbela, las cedrowy Pana Boga niedaleko Aris i w końcu klasztor świętego Antoniego Wielkiego w Kwazaja. Dolina jest miejscem narodzin narodu maronickiego, którego członkowie są w przeważającej mierze wschodnimi katolikami i wiernymi kościoła maronickiego. Z powodu prześladowań maronici opuścili w X wieku żyzne doliny Syrii i osiedlili się na południu w niedostępnych górach Libanu. Właśnie w tej dolinie, w samym jej sercu, na cedrowym zboczu w klasztorze Kwanobine osiadł patriarcha Antiochii. Dolina wkrótce zaludniła się eremitami, którzy znaleźli schronienie w licznych grotach na jej stokach. Kadisza Gorge jest kolebką narodu maronickiego, a epopeja mnichów dała początek epopei maronitów. Krok po kroku maronici zagospodarowywali dolinę. Najpierw uformowali uprawne tarasy. Wkrótce obok lasów zazieleniły się winnice, sady, pola pszeniczne i morwowe krzewy. Dzisiaj także tętni życiem. Jak to zauważamy, wokół doliny szybko postępuje budowa wygodnej i nowoczesnej obwodnicy, co wpływa na dynamiczny rozwój turystyki w ogóle, a ruchu pielgrzymkowego w szczególności. O, my teraz nie będziemy przez tą miejscowość przejeżdżać, bo zrobiono nową drogę. Na szczęście, ale jeszcze pan Marian pamięta, jak ocieraliśmy się ogonem autobusu, żeby wykręcić w tych wioskach, bo ta droga była w budowie. Kościół maronicki. Jesteśmy wysoko w górach Libanu. Stoimy na tarasie niezwykle malowniczej, wąskiej i długiej, trudno dostępnej Świętej Doliny. Tak jak jest malownicza,
tak i jest przebogata w pamiątki swojej wielotysięcznej historii. Właśnie to ta część gór Libanu jest ostoją kościoła maronickiego, którego oficjalna nazwa brzmi Syryjsko-Maronicki Kościół Antiochii. Kościół ten został założony przez świętego Jana Marona. Od zawsze pozostaje w jedności ze stolicą apostolską. Historia kościoła maronickiego jest wspaniała, ale obfituje też w dramatyczne momenty, jak na przykład arabizacja oraz wielokrotne prześladowania chrześcijan przez muzułmanów. Obecnie kościół maronicki obejmuje 26 biskupstw w Libanie oraz Ziemi Świętej, Syrii, na Cyprze, w Egipcie, Nigerii, Kolumbii, Europie, USA i Australii. Liczba wiernych obejmuje 1 milion w samym Libanie i ponad 3 miliony w diasporze. Kościół maronicki dał światu u zarania chrześcijaństwa nie tylko świętego Marona, ale także bardziej współczesnych świętego Charbela, świętego Hardiniego, świętą Rawkę i błogosławionego Stefana. Wszyscy oni rozwijali tutaj monastycyzm według wzorca wypracowanego przez ojców pustyni. Święci ci przyciągają coraz to liczniejsze rzesze pątników z całego świata. Pielgrzymi wierzą, że za ich pośrednictwem można wyjednać łaski, szczególnie prosząc o zdrowie. Nie ukrywamy, że i my, jako pielgrzymi, na to wstawiennictwo nieustannie liczymy. Rozciągająca się przed nami za kilkusetmetrowym urwiskiem dolina wciąż tętni monastycznym życiem, a w stromym klifie znajdują się trudno dostępne jaskinie zamieszkiwane kiedyś przez eremitów. Głową kościoła maronickiego jest patriarcha Antiochii i całego wschodu, który ma dwie rezydencje – zimową w Pkerke, niedaleko Byblos, oraz letnią w Ad-Dimane w górach Libanu. Już pierwszego dnia pobytu w Libanie mieliśmy okazję odwiedzić duży i piękny maronicki kościół w Pkerke i podziwiać wspaniałe w nim mozaiki i podziękować Matce Bożej za szczęśliwą podróż do Libanu. Przed chwilą nawiedziliśmy letnią rezydencję leżącą na skarpie Świętej Doliny w górskiej wsi Ad-Dimane na wysokości około 1400 metrów nad poziomem morza. W kamiennej kaplicy znajduje się złoty krzyż, który stał się logo tego filmu. Józef Zbika Kafra. Opuszczamy Ad-Dimane, stolicę maronickiego patriarchy Antiochii i udajemy się w krótką podróż do Bika Kafra. W miejscowości Bika Kafra, leżącej na wysokości ponad 1400 metrów nad poziomem morza, do której się właśnie zbliżamy, leżącej obok krawędzi świętej doliny Kadisza Gorge, w ubogiej, maronickiej rodzinie Makhloufów urodziło się około roku 1827 kolejne dziecko – Józef Antoine, późniejszy duchowny maronicki, zakonnik, pustelnik i święty kościoła katolickiego, który znany jest współczesnemu światu pod imieniem zakonnym ojciec Charbel. Dom rodzinny Charbela zachowany jest do dzisiejszego dnia. Nie odpowiada on naszym współczesnym wyobrażeniom domu. Domy maronickich wieśniaków zbudowane były z kamieni i składały się zazwyczaj z jednego, wymalowanego na czarno i całkowicie ciemnego w ciągu dnia pomieszczenia. W takim pomieszczeniu toczyło się życie całej rodziny. Otaczająca dom Charbela nadzwyczaj piękna sceneria i zdumiewająca cisza sprzyjały wyciszeniu, rozmyślaniom i kontemplacji Boga. Niewiele dziś wiadomo o dzieciństwie ojca Charbela. Wiadomo,
że miał braci i siostry. Jego ojciec zmarł wkrótce po jego narodzeniu, a matka 2 lata później ponownie wyszła za mąż. Małym Józefem opiekował się jego stryj. Dzieciństwo Józefa okryte jest tajemnicą. Życie w dobrowolnym odosobnieniu, niejako pustelnicze, było drugą naturą tego młodego człowieka, dlatego rówieśnicy nazywali go świętym. Wspomina się, że na pastwisku należącym do Makhlofów znajdowała się grota, w której Józef po wypasie krowy spędzał czas na medytacji. W wieku 23 lat Józef potajemnie opuścił rodzinną wioskę i wstąpił do klasztoru świętego Antoniego Wielkiego. Już nigdy więcej nie powrócił do swojej rodzinnej wsi. Śluby zakonne złożył w 1851 roku w klasztorze Annaja, przybierając imię Szarbel. W Bika Kafra znajdują się nieliczne pamiątki po ojcu Szarbelu. Nie ma jego zdjęć. Natomiast powstaje ikonografia przybliżająca jego wizerunek w czasie pracy i modlitwy. Z kaplicy roztacza się wspaniała panorama korony gór Libanu. Wystrój kaplicy to cedrowa figura ojca Szarbela i rzeźba cedru libańskiego. Koło prezbiterium znajduje się betonowe obramowanie, a na nim ślady odbicia kul. To wspomnienie bolesnych wojen, które dotknęły kraj w XX wieku. Uczestniczyliśmy we mszy świętej. Twoja łaska sięga aż do nieba, a wierność Twoja do chmury. Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, nad całą ziemią Twoja chwała. Tego Szarbela, świętą Rafkę, podziwiamy, że podczas życia już swojego wypraszali tyle łask dla tych, którzy ich o to prosili. Dlaczego tak się działo? Bo tu na nich wypełniały się słowa dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus powiedział, aby wszystko dał Wam Ojciec, o cokolwiek, kogo prosicie w imię moim. Bądź miłości mnie grzeszczemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.
Jednej streli, no takiej bazyliki to nigdzie nie ma. Myślę o tym, co jest poza oknami. Przecudownym miejscu, które na pewno pomogło świętemu Szampelowi jako chłopcu, jako młodzieńcowi, jako mężczyźnie, bo przez 23 lata to kawał chłopa, żeby poznać swoje drogi, żeby zrozumieć to, co Pan Bóg od niego chce. Myślę, że my też po tej wiele rzeczy zrozumieliśmy już na pewno. Po mszy świętej krótki odpoczynek przed dalszymi trudami pielgrzymki. Cedrowy las Pana Boga. Dalsza, ekscytująca droga wiedzie z Bika Kafra do lasu cedrowego Pana Boga, rosnącego u podnóża wysokiego szczytu górskiego. Maj, maj. Maj. Rodzinna miejscowość świętego Szardela. Nie tylko żeśmy nawiedzili jego dom, nie tylko modliliśmy się na Eucharystii, ale też byliśmy na kawie u rodziny świętego Szardela i spożyliśmy tą przekąskę u sąsiadów i mieliśmy takie dotknięcie, można powiedzieć fizyczne, tego ludu, który jeszcze tutaj żyje i funkcjonuje. W tym momencie zjedziemy początkowo po to, żeby później się wspinać, dlatego że przed nami cedry libańskie. I patriarcha nałożył najcięższy grzech, kto wytnie cedra, który był zastrzeżony tylko jemu. Wiemy, że są takie zastrzeżone grzechy, nie? No to takie na okręty, na statki, na maszty się nadają. Zresztą to jest najbardziej poszukiwane drzewo do nowoczesnych jachtów, ale również też na wspaniałe skrzypce i inne instrumenty. Nie ma jak właśnie drzewo cedrowe. Cedrowy las Pana Boga. Cedr. Powszechna nazwa drzewa stosowana do różnych gatunków i rodzajów rosnących w wielu częściach świata. Stąd mamy cedr libański, himalajski, cypryjski, syberyjski i cedr z gór Atlasu. Ponadto nazwa cedr stosowana jest do drzew różnych innych gatunków nienależących do sosnowatych. Cedr libański to gatunek pochodzący z gór wschodniego basenu Morza Śródziemnego. To wiecznie zielone drzewo iglaste, które może osiągnąć wysokość 40 metrów. Dożywa on sędziwego wieku do ponad 1000 lat, choć miejscowi twierdzą, że nawet do 6000 lat. Jest narodowym godłem Libanu i jest popularnym drzewem ozdobnym w parkach i ogrodach. Las cedrowy w Aris, niedaleko Psiari, o powierzchni 10 hektarów, zwany Lasem Cedrowym Pana Boga, jest jednym z ostatnich śladów rozległych lasów cedru libańskiego, które w starożytności rosły w górach Libanu. Las ten, jak i cała dolina Kadisza Gorge, został wpisany przez UNESCO jako miejsce światowego dziedzictwa. Libańskie drewno cedrowe było używane w budownictwie przez Fenicjan, Izraelitów, Egipcjan, Asyryjczyków, Babilończyków, Persów, Rzymian i Turków, zwłaszcza do budowy statków przez ówczesne potęgi morskie. Podziwiając las cedrowy Pana Boga, wsłuchajmy się w teksty biblijne związane z libańskimi cedrami. Hiram, król Tyru, wysłał posłów do Dawida z drzewem cedrowym, cieślami i murarzami, aby zbudowali Dawidowi pałac. Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, rzekł: ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Tej samej nocy Pan skierował następujące słowa. Powiedz mojemu słudze Dawidowi, czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Nie mieszkałem bowiem w domu od dnia, w którym wywiodłem z Egiptu synów Izraela, aż do dziś dnia.
Czy przemówiłem kiedykolwiek słowami: dlaczego nie zbudowaliście mi domu cedrowego? Cedrowe wnętrze świątyni zdobiły rzeźby rozchylonych kielichów kwiatowych i girlandy kwiecia. Wszystko było cedrowe. Kamienia nie było widać. Sanktuarium urządził wewnątrz, w środku budowli, by tam umieścić Arkę Przymierza Pańskiego. Sanktuarium było 20 łokci długie, 20 łokci szerokie i 20 łokci wysokie. Wyłożył je szczerym złotem. Wyłożył też ołtarz cedrowy. Oto Aszur, jak cedr na Libanie, o pięknych koronach i cień rzucających gałęziach, wysoko wyrosły i między chmurami był jego wierzchołek. Wody dodały mu wzrostu, otchłań go wywyższyła, sprawiając, że ich strumienie płynęły dokoła miejsca, gdzie był zasadzony, i swoje potoki kierowały do wszystkich drzew polnych. Dlatego wielkością swoją prześcignął wszystkie drzewa polne, pomnożyły się jego konary, jego listowie się rozrosło dzięki obfitości wody podczas jego wzrastania. Na jego gałęziach uwiły sobie gniazda wszystkie ptaki powietrzne, a pod jego gałęziami mnożyły się wszelkie zwierzęta polne, w jego zaś cieniu mieszkały liczne narody. Piękny był w swojej wielkości ze swymi długimi konarami, gdyż korzenie jego nurzały się w obfitej wodzie. Nie dorównywały mu cedry w raju Boga. Cyprysy trudno było porównać do jego gałęzi, platany nie dorównywały jego konarom. Żadne drzewo w raju Boga nie dorównywało jego piękności. Pięknym go uczyniłem obfitością jego gałęzi, i zazdrościły mu tego wszystkie drzewa Edenu, które były w raju Boga. Wierna wiara Maronitów. Z lasu cedrowego pozostało już tylko 26 kilometrów krętej drogi do klasztoru świętego Antoniego Wielkiego. Za oknami autokaru znowu zachwycające widoki rozświetlonych promieniami zachodzącego słońca gór. Tak właśnie wiara od wieków oświeca wierny naród libański. Prawie natychmiast po przyjeździe do Libanu zauważa się naturalną, nieskrywaną i powszechną religijność jego ludu. Zauważają to przyjezdni. Ksiądz Jacek tak scharakteryzował wiarę tego ludu. Tutaj być, mogliśmy doświadczyć piękna tego kraju, ale przede wszystkim mogliśmy doświadczyć ogromnej wiary, głębokiej wiary ludzi, którzy tutaj urodzili się, tutaj żyją. Podobnie w ubiegłym wieku pewien Węgier bardzo trafnie opisał Liban i jego lud. Wiem teraz, że istnieje zakątek na ziemi, gdzie religia, jak w pierwszych wiekach Kościoła, jest podstawą wszelkiej działalności. Bóg pozostał tam Bogiem. Nie zastąpiono Go idolami zrodzonymi z korupcji człowieka. Bóg jest tam nadal czczony na każdym kroku w kościołach, na łonie rodziny i w miejscach publicznych, bowiem wierzy się, że zawsze Go potrzebujemy i zawsze może nam pomóc. Nikt nie chce tam budować społeczeństwa na postawach lepszych od Ewangelii. Doktryna Chrystusa jest tu jedyną drogą. Gdy pojawiają się nieznani prorocy, by głosić nowe prawdy, lud w swojej prostocie odrzuca je, gdyż niezgodne są z dawnymi. Nie poświęca swojej wiary dla nowości, interesów czy ambicji. Gościnność, Boże miłosierdzie i sprawiedliwość są dla nich cnotami chrześcijańskimi, nie zaś wymysłem naszych czasów. Dzieci nie traktuje się jak fenomeny w wieku 7 lat, aby potem przez całe życie pozostały nikim. Nie poi się ich mlekiem dumy, by z czasem karmić je chlebem oszustwa.
Charakteryzuje je bojaźń Boża i szacunek dla rodziców, które zachowują przez całe życie. Lud ten wierzy, że tak, jak nie wszystko da się powiedzieć, nie wszystko wolno jest czynić, bowiem słowo prowokuje czyny, a złu jest lepiej zapobiegać, niż za nie karać. Jest posłuszny starcom, ludziom godnym, gdyż tak nakazuje Bóg. Nie zezwala, by niewdzięczność, pycha i brak doświadczenia były przepustką do zarządzania rodziną i społeczeństwem. Szanuje kapłanów jako sługi pańskie. Nie odkrył jeszcze sekretu miłości do religii i nienawiści do tych, którzy ją rozpowszechniają. Nie ma tylu Biblii, ilu jest biblistów. Ale w sercu ma zasady Ewangelii i realizuje je w czynach. Wierzy, że porządek jest normalnością w społeczeństwie, a burzenie go jest winą. Wierzy w wiele innych rzeczy, które gdzie indziej zostały zapomniane. Dlatego kocham ten naród. Prosty, łagodny i wierzący, i rzekłbym oświecony, bowiem to wiara oświeca, a nie wątpliwości i negacja. Gdyby najczystsze promienie nieba nie oświetlały tych gór, jak mógłby ten niewielki naród przetrwać 11 wieków inwazji barbarzyńskich? Mar Antonio Cuzaja. Po trudach podróży, często na granicy przepaści, dosłownie na chwilę wpadamy do klasztoru. U wejścia znajduje się duża jaskinia, której patronuje jeden z wielkich ojców chrześcijańskiego monastycyzmu, Egipcjanin święty Antoni Wielki, zwany Opatem. Jako pustelnik egipskiej pustyni przeżył długie, bo 105-letnie i święte życie, które wpłynęło na niezliczone rzesze ludzi zarówno w jego czasach, jak i w pokoleniach aż do dnia dzisiejszego. Owoce jego życia są wspólnym dziedzictwem historycznym wszystkich kościołów chrześcijańskich na całym świecie. Ustna tradycja mówi, że niektórzy z uczniów świętego Antoniego Wielkiego mieszkali w jaskini znajdującej się przy wejściu do klasztoru i znanej obecnie jako cudowna jaskinia świętego Antoniego. Antoni Wielki odwiedził tutaj swoich uczniów podczas jego wizyty w Ziemi Świętej. Cuda i uzdrowienia za przyczyną świętego Antoniego Wielkiego, które miały miejsce w tej jaskini, uzasadniają jej nazwę. W Cuzaja święty Antoni Wielki czczony jest jako dawca dzieci rodzicom bezdzietnym. Znane są też historie uzdrowień tych, którzy cierpieli na choroby psychiczne lub nerwowe, jak również wyrzucania demonów z tych, którzy byli zdominowani przez szatana. Historia klasztoru sięga IV wieku, kiedy życie zakonne było szeroko rozpowszechnione w całym regionie. Ojciec Charbel MacLeod, zanim wstąpił do zakonu, często przebywał w tej pustelni. Ascetyczne życie było wówczas powszechne w dolinie Cuzaja, a mnisi zamieszkiwali okoliczne groty cele wyrzeźbione w skałach. Nawet w chwili obecnej, za zgodą i pod ścisłą kontrolą władz kościelnych i zakonnych, wciąż żyją tutaj współcześni pustelnicy. Na zakończenie podróży dookoła Świętej Doliny wstępujemy na chwilę do kościoła przyklasztornego, w którym właśnie trwa liturgia godzin, aby podziękować Bogu za wspaniałe dzieła, które dokonuje rękami ludzi.